Dzień dobry, proszę Państwa. To tym razem spotykamy się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Abu Dhabi, gdzie jak wiemy przyjechaliśmy wczoraj, a dzisiaj rzeczywiście bardzo pracowity dzień. Przede wszystkim spotkanie z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z jego wysokością. Mam nadzieję, że zaowocuje ta wizyta wieloma kontraktami, które zostaną tutaj w przyszłości zawarte przez polskie firmy, ale przede wszystkim zwiększoną polską obecnością tutaj w sektorze technologicznym, odnawialnych źródeł energii, współpracy informatycznej, co tutaj w sposób niezwykle dynamiczny się rozwija i to jest w tej chwili jeden z najbardziej rozwiniętych i najmocniejszych pod tym względem regionów w ogóle na świecie. A z kolei my mamy nadzieję, że do nas przybędą fundusze inwestycyjne ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że właśnie także i te firmy, które zajmują się odnawialnymi źródłami energii, tutaj technologicznie się rozwijają, będą obecne także i na naszym rynku. Wiemy o tym doskonale, że w ramach polityki ochrony klimatu i budowania naszego miksu energetycznego my tej energii odnawialnej potrzebujemy wiele, więc z pewnością ta współpraca nam by się bardzo przydała i liczymy na to, że te firmy wejdą dynamicznie na nasz rynek. Ta wizyta w jakimś sensie jest wizytą zaległą, ona powinna była się odbyć już dawno. No niestety różne okoliczności, które miały miejsce, między innymi wojna, rosyjska napaść na Ukrainę opóźniła tą wizytę. Odbywa się teraz i bardzo się cieszę, bo miałem rzeczywiście dzisiaj bardzo dobre rozmowy z panem prezydentem. Podpisaliśmy także dwa Memoranda of Understanding, czyli takie ramowe umowy o współpracy. Jedno właśnie w zakresie odnawialnych źródeł energii, a drugie w zakresie informatyzacji, cyfryzacji, przede wszystkim w administracji. Więc wierzę w to, że one stworzą także już taką pierwszą traktatową bazę do tego, żeby dalej tą współpracę rozwijać. Natomiast no, perspektywy są bardzo duże. Pan prezydent wstępnie zasygnalizował wysłanie takiej grupy roboczej do naszego kraju właśnie po to, by rozmawiać o perspektywach współpracy biznesowej. Dzisiaj nasz obrót gospodarczy tutaj ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi to około 1,4 miliarda dolarów. Mam nadzieję, że uda się go wielokrotnie zwiększyć na przestrzeni najbliższych lat i tak się umawialiśmy dzisiaj z panem prezydentem, że będziemy razem się starali działać w tym kierunku. Ja patrzę także na to z perspektywy współpracy naukowej, jaka może być tutaj także i rozwijana przez nasze uczelnie, przez naszych naukowców, jak również i na rozwój sektora rolniczego. To jest także bardzo ważne. Mówiliśmy o tym przez ostatnie dwa dni wcześniej na konferencji w Dosze, prawda, gdzie była konferencja o państwach najmniej rozwiniętych i tam mówiłem o naszym rolnictwie, ale także i tutaj, wiadomo, na Bliskim Wschodzie to rolnictwo takie bardzo specjalistyczne, wymagające bardzo nowoczesnych metod. Dzisiaj się rozwija, my mamy uczelnie, które kształcą w tym zakresie i prowadzą badania. W związku z powyższym, no, z całą pewnością jest tutaj pole do rozwoju współpracy i też nie ukrywam, że w tym zakresie bardzo liczę. Bardzo liczę też na eksport po prostu naszej żywności, tego, co my w Polsce wytwarzamy, tego, co produkują nasi rolnicy, tego, co wytwarzają nasze przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej. Tutaj powinniśmy być obecni mocniej na tym rynku i chciałbym, żebyśmy to przez najbliższe lata realizowali. Ogólnie atmosfera tej wizyty jest bardzo dobra. Zjednoczone Emiraty Arabskie w tej chwili przygotowują się, no właściwie można powiedzieć, bardzo dynamicznie do konferencji COP28, która tu właśnie będzie miała miejsce w listopadzie. Więc o tym teraz rozmawialiśmy właśnie po południu też z osobami, które będą tworzyły przyszły board tej konferencji. Więc już w tej chwili pracują nad jej stworzeniem. Byliśmy przed chwilą w takim, no, można powiedzieć, eksperymentalnym mieście Masdar, tutaj takiej dzielnicy Abu Dhabi, która w ostatnich właściwie, powiedzmy, o niecałych 20 latach, rozpoczęła się ta inwestycja gdzieś około 2006 roku. Budują taką zupełnie nową dzielnicę, nowe miasto, które ma być całkowicie samowystarczalne energetycznie, wytwarzać we własnym zakresie energetykę właśnie z odnawialnych źródeł, które jest jak najbardziej energooszczędne, gdzie poruszają się autonomiczne samochody napędzane energią elektryczną.
No rzeczywiście robi to wrażenie, jest to bardzo ciekawe. Tu jest, ja się uśmiechałem, że trochę odwrotnie niż u nas. U nas chcemy, żeby do budynków dochodziło jak najwięcej światła, jak najwięcej słońca. Tutaj wszystko jest budowane tak, żeby jak najmniej słońca dochodziło do budynków. No ale to jest zupełnie inny klimat, inna sytuacja. Tutaj słońce jest 365 dni w roku i większość tej energetyki, z którą tam mieliśmy możliwość się zapoznać, to właśnie jest energia czerpana z paneli słonecznych, które właściwie są tam obecne wszędzie. Więc bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawy design też zarówno budynków, jak i różnych też metod dopuszczenia powietrza do tego miasta. Mówiono nam, że temperatura nawet w lecie jest tam na powiedzmy na uliczkach tej dzielnicy o 10 stopni niższa niż obok, bo wszędzie jest to tak zbudowane, żeby te przejścia, te pasy komunikacyjne znajdowały się po prostu w cieniu, aby słońce bezpośrednio tam nie oddziaływało. Więc, no, ale powtarzam jeszcze raz, wszystko właśnie jest skrojone dokładnie na miarę tej nowoczesnej polityki klimatycznej z odzyskiwaniem energii, z jej pozyskiwaniem także z odnawialnych źródeł, więc też bardzo ciekawe takie, można powiedzieć, bezpośrednie doświadczenie. Można po prostu zobaczyć, jak to w tej chwili działa. Panie prezydencie, czy poruszaliście też w trakcie tych konsultacji politycznych z prezydentem tutaj Emiratów Arabskich kwestie Ukrainy? To, co pan wczoraj nam mówił, że chce pan niejako zaświadczać o tym, co się dzieje na Ukrainie i w naszym regionie. Tak, oczywiście to także był jeden z elementów naszej rozmowy. No, Zjednoczone Emiraty Arabskie są w tej chwili cały czas niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa na lata 22-23, więc jeszcze cały czas są. Mówiliśmy o Ukrainie. Ja też dziękowałem za pomoc, jaką Zjednoczone Emiraty przeznaczyły dla Ukrainy. 100 milionów dolarów w ostatnim czasie na generatory prądotwórcze dla Ukrainy, więc to nie jest mała kwota. Więc oni także wspierają Ukrainę również i politycznie, ale starają się zachowywać taki spokojny dystans. Zresztą proszę pamiętać, że sporo też robią jako państwo, które no, pozostawało w przyjaźni zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą, do tego, aby szukać tutaj rozwiązań pokojowych, umożliwiać rozmowy w sprawie wymiany jeńców, więc mają taką specyficzną rolę. Jaki plan na jutro? Bo wiemy, że Dubaj i rozmowy z wiceprezydentem Emiratów. O czym pan prezydent będzie jutro w Dubaju rozmawiał? No, będziemy rozmawiali o tych samych kwestiach. To jest dwóch tutaj osobnych władców. No, jest prezydent, to jest głowa najważniejszej rodziny tutaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Dubaju mamy drugi emirat, mamy inną rodzinę tam panującą i głowę tej rodziny w postaci szejka, który jest zarazem także i premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale też będziemy rozmawiali właśnie o tym rozwoju. No, Dubaj jest takim symbolem tego nowoczesnego rozwoju technologicznego, zresztą miasto o zupełnie innym charakterze niż to tutaj, a władca Dubaju jest uważany za takiego, no wszyscy wiedzą o tym doskonale, wizjonera, prawda, człowieka, który stworzył właściwie Dubaj jako takie właśnie centrum super nowoczesnych technologii, super nowoczesnej architektury, właśnie oparte w dużym stopniu na energii odnawialnej, więc o tych kwestiach na pewno też będziemy rozmawiali. Panie prezydencie, pozostając w sprawach międzynarodowych, ale wracając trochę do naszego regionu, sąd w Mińsku skazał zaocznie Swietłanę Cichanouską i Pawła Łatuszkę na odpowiednio 15-18 lat więzienia. Jak pan ten wyrok odbiera i czy Polska, państwa zachodnie powinny w jakiś sposób zareagować? Jak? No to jest kolejny wyrok pokazujący, że na Białorusi nie ma wolności, że to jest państwo autorytarne, gdzie władza nie ma legitymacji społecznej. Władza, która ma legitymację społeczną, nie skazuje protestujących ludzi na takie wyroki, ludzi, którzy po prostu domagają się przestrzegania demokratycznych reguł. My to doskonale znamy z naszej historii. Takie wyroki skazujące na ludzi opozycji też były w czasach, jak które nazywamy czasem słusznie minionymi, czyli po prostu za czasów komuny, którą na szczęście udało się pokonać dzięki odwadze ludzi, solidarności. Dzisiaj Białoruś walczy o to, by stać się państwem wolnym. Którzy tą walkę prowadzą, w części są także i obecni u nas, w naszym kraju. Po prostu niestety musieli uciekać z Białorusi.
władza, która dzisiaj jest na Białorusi, Łukaszenko, nie ma legitymacji społecznej, nie jest właściwie prawie że uznawana międzynarodowo. W związku z powyższym, no, to jest taka szczególna sytuacja. A te wyroki, no, wiecie państwo, no, tylko potwierdzają właśnie to, że mamy do czynienia z reżimem, no, który zmiażdżył protesty społeczne, które były, kiedy żądano uczciwych po prostu wyborów prezydenckich, tak samo i konsekwentnie prowadzi politykę niewolenia swojego społeczeństwa, skazując ludzi, którzy mają odwagę powiedzieć prawdę o tym, jaka jest ich sytuacja i sytuacja ich kraju. My oczywiście tego nie akceptujemy. Dziękuję.